Uchylony immunitet sędziego w stanie spoczynku. Na wniosek IPN Izba Dyscyplinarna uchyliła immunitet sędziego z PRL. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła immunitet sędziemu SN, który w trakcie stanu wojennego wydawał wyroki przeciwko opozycjonistom. Wniosek o rozpatrzenie sprawy został złożony przez Instytut Pamięci Narodowej. Ogłoszenie uchylenia immunitetu nie jest prawomocnym wyrokiem, dlatego nie przesądza o winie sędziego. Decyzja pozwala jednak na dalsze prowadzenie postępowania karnego w tej sprawie. W wyniku orzeczeń wydanych z naruszeniem także obowiązującego wówczas prawa doszło do bezprawnego, długotrwałego pozbawienia wolności czterech osób, zaznaczono w komunikacie zamieszczonym na stronie SN. Dodano, że w ocenie Izby Dyscyplinarnej uznano za dostatecznie uprawdopodobnione, iż wyrokując w stanie wojennym, Edwardem, orzekał w sposób dowolny, sprzeczny z dowodami zgromadzonymi w toku postępowania, stosując przy tym wykładnie rozszerzającą zakres karanych zachowań. Uchylenie immunitetu na wniosek IPN. Wniosek o uchylenie immunitetu złożył prokurator IPN. Decyzja Izby Dyscyplinarnej w tej sprawie jest nieprawomocna. IPN zarzuca sędziem Łesen, obecnie już w stanie spoczynku, że w styczniu 1982 rok, w składzie orzekającym z innymi sędziami Pomorskiego Okręgu Wojskowego, wydał wyrok skazujący cztery osoby, jedną na półtora roku więzienia i trzy na kary po roku więzienia, w sytuacji, gdy materiał dowodowy zgromadzony w sprawie nie dawał podstaw do przyjęcia, że oskarżeni swoim zachowaniem wypełnili znamiona przypisywanych im czynów. Kogo skazał Edwardem? Wszyscy skazani byli członkami NSZZ. Solidarność zaś kary wymierzono im za to, że w swoim zakładzie pracy wkrótce po wprowadzeniu stanu wojennego 14 grudnia 1981 rok. zawiązali wraz z innymi osobami komitet strajkowy i prowadzili sondaż wśród części załogi w przedmiocie podjęcia akcji strajkowej, od czego jednak dobrowolnie odstąpili i zaapelowali o przystąpienie do pracy. Dwóch spośród skazanych odbyło swoje kary w całości, półtora roku i rok pozbawienia wolności. Zaś dwóch pozostałych skazanych na rok więzienia było pozbawionych wolności przez ponad 9 miesięcy. Dopiero po przełomie 1989 rok. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu rewizji nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego w marcu 1992 rok wrócił do sprawy i uniewinnił wszystkich czterech skazanych. Jak wskazano, działania czwórki skazanych stanowiły wyraz ich prawa do wolności myśli, sumienia i wyznania, obejmujące prawo uzewnętrzniania, w tym publicznego, poglądów i przekonania, oraz prawo do tworzenia związków zawodowych i przystępowania do nich, zagwarantowanego także przez Konstytucję PRL i akty prawa międzynarodowego. Oskarżeni nie mogli ponosić winy za swój czyn. W komunikacie SN zaznaczono, że sąd wojskowy, skazując czterech działaczy związku, nie skorzystał z możliwości odstąpienia od rozpoznania sprawy w trybie doraźnym, czego konsekwencją było m.in. obligatoryjne utrzymanie tymczasowego aresztowania oskarżonych oraz pozbawienie ich prawa do wywiedzenia środków odwoławczych od orzeczeń wydanych przez sąd rozpoznający sprawę w tym trybie. Ponadto żaden z członków składu orzekającego nie złożył wówczas zdania odrębnego, zarówno co do rozstrzygnięcia o winie i karze, jak i nieodstąpienia od zastosowania trybu doraźnego. Należy zauważyć, iż jako podstawę wydanego orzeczenia sąd wojskowy zastosował dekret z 12 grudnia 1981 rok, o stanie wojennym, który 14 grudnia 1981 rok nie został jeszcze opublikowany przez co oskarżeni nie mogli zapoznać się z jego treścią a tym samym nie mogli ponosić winy za swój czyn podkreślono Edwardem dopuścił się arbitralnego ucisku na przeciwnikach reżimu izba dyscyplinarna uznała że tego rodzaju sankcje karne jako orzeczony wobec czwórki pokrzywdzonych w mniejszej sprawie jawią się jako arbitralne Mające na celu przez swą surowość zastraszenie przeciwników politycznych komunistycznego reżimu. W tej sytuacji sędzia orzekający karę pozbawienia wolności i czyny polegające na prowadzeniu działalności związkowej nie realizuje w ten sposób sprawiedliwości, ale dopuszcza się arbitralnego ucisku i celowej eliminacji z życia publicznego przeciwników politycznych państwa totalitarnego, podkreślono. Uchwałę uchylającą immunitet Edwardem podjęto na posiedzeniu w poniedziałek. W składzie orzekającym byli sędziowie Izby Dyscyplinarnej. Jacek Wygoda, Małgorzata Bednarek i Adam Tomczyński. Uchwała nie przesądza o winie sędziego, Izba Dyscyplinarna SN informowała niedawno, że do początku w czerwca bieżący rok prawomocnym uchyleniem immunitetu zakończyło się 25 spraw o zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej. Dziesięć spośród tych spraw dotyczyło przestępstw komunikacyjnych, głównie jazdy po pijanemu. Natomiast spośród pozostałych cztery sprawy dotyczyły zarzutów z okresu PRL, w których chodziło o bezprawne pozbawienie wolności w wyniku czynów kwalifikowanych jako zbrodnia komunistyczna i zbrodnia przeciwko ludzkości. Uchwała uchylająca immunitet nie przesądza, że sędzia jest winny popełnienia zarzucanego czynu, ale umożliwia dalsze prowadzenie sprawy karnej przez odpowiednie organy państwowe. Uchwalona pod koniec maja przez Sejm nowelizacja ustawy o SN zakłada przede wszystkim likwidację Izby Dyscyplinarnej SN. Sędziowie, którzy teraz orzekają w Izbie Dyscyplinarnej, będą mieli możliwość przejścia do innej Izby lub w stan spoczynku. W miejsce izby dyscyplinarnej w WESEN zostanie utworzona izba odpowiedzialności zawodowej. Te zmiany mają wejść w życie w połowie lipca bieżący rok.